O 1.23 w nocy 26 kwietnia 1986 roku świat dzieliły zaledwie sekundy od najgroźniejszego wypadku nuklearnego w historii. Wysadza głowicę z pokrywy reaktora! Reaktor numer 4 w radzieckiej elektrowni atomowej w Czernobylu eksplodował. Halo, czy to straż pożarna? Tak, co się pali? 5 minut później ta nagrana wówczas rozmowa telefoniczna stała się pierwszym sygnałem rozgrywającej się tragedii. Halo 353, pali się dach reaktora numer 4 w Czernobylu. Świt ujawni rozmiary zniszczeń, ale miało jeszcze nastąpić coś o wiele gorszego. Katastrofa w Czernobylu przyniosła śmierć, choroby i postawiła pod znakiem zapytania samą ideę energii nuklearnej. W Związku Radzieckim trauma katastrofy czernobylskiej była tak wielka, że wielu widzi w niej pierwszy krok na drodze do upadku komunizmu. Ten film, minuta po minucie, sekunda po sekundzie, opowiada historię ostatniej godziny przed katastrofą. Tak jak ją widzieli kluczowi aktorzy dramatu. Pracownicy, których dosięgła śmierć. I niewinni statyści, świadkowie tragedii. Film nakręcono w oparciu o udokumentowane dowody i relacje świadków na miejscu w ocalałych fragmentach elektrowni atomowej w Czernobylu. Dyspozytornia reaktora numer 4 w Czernobylu. To tu zapadną wszystkie kluczowe decyzje nadchodzącej godziny. Los reaktora i zewnętrznego świata spoczywa w rękach trzech ludzi. Zaledwie 26-letni Leonid Toptunow jest starszym inżynierem kontroli. Jego zadanie to panowanie nad potężną mocą reaktora. Aleksander Akimow jest szefem zmiany, kapitanem okrętu. No co, wszyscy wyspani? Brzuchy pełne? Dziś jednak ma jeszcze nad sobą zastępcę naczelnego inżyniera, Anatolija Diatłowa. Diatłow to jeden z czołowych radzieckich inżynierów atomistów. To twardy człowiek, działający w ostrym reżimie. I jest jeszcze jedna postać dramatu. Nowo oddany reaktor numer 4. Jedno z największych osiągnięć technicznych ustroju komunistycznego. Tej nocy dyspozytornia szykuje się do próby bezpieczeństwa reaktora. Moc spadła do niecałych 500 MW. Wyłączam całą automatyczną regulację. Ale między dwoma starszymi inżynierami a Diatłowem narasta brzemienny spór o poziom mocy, na jakim można bezpiecznie zacząć próbę. Moc nadal spada. Jedziemy dalej. Co się dzieje? Mieliśmy nie schodzić poniżej 700 MW. To przecież niebezpieczne. Mam mu powiedzieć? Ja mu powiem. Niczego mi tu nie dyktuj. Nie jesteś od myślenia. Ja tu decyduję, a ty masz robić, co ci każą. Skąd się biorą tacy idioci? Tej nocy nad Czernobylem zawisły dwie arcygroźne tajemnice. Pierwsza to potencjalnie śmiercionośny błąd w projekcie reaktora, o którym inżynierowie nic nie wiedzą. Błąd, który przy niskiej mocy czyni go wysoce niestabilnym. Druga tajemnica drzemie w osobie odpowiedzialnego za próbę. Anatolij Diatłow nosi w sobie ranę zadaną przez technologię, nad którą chce zapanować. Tej nocy Diatłow i reaktor staną naprzeciw siebie w pojedynku, który zniszczy ich obu. ...31 minut po północy. Coraz bardziej narasta spór o poziom mocy, na którym można rozpocząć próbę bezpieczeństwa reaktora numer 4. Mamy poziom mocy poniżej progu bezpieczeństwa, 700 MW. Moc spada zbyt szybko. Wszystko jest w porządku, oprócz jednego, waszej niekompetentnej załogi.
Test nakazał przeprowadzić radziecki zarząd energii atomowej, kierując się panującymi nadal w ZSRR zimnowojennymi obawami przed atakiem. Kilka lat wcześniej lotnictwo Izraela zbombardowało zbudowany przez Rosjan w Iraku reaktor atomowy. Od tej pory radzieccy naukowcy nalegają na testowanie reaktorów, żeby sprawdzić, jak się zachowają w razie ataku nieprzyjaciela i utraty źródła mocy. Ale zastępca naczelnego inżyniera Anatolij Diatłow z rozmysłem ignoruje odgórne zalecenia co do sposobu przeprowadzenia testu. Wytyczne mówią, że na początku próby reaktor powinien mieć od 700 do 1000 MW mocy. Diatłow chce przeprowadzić test przy 200 MW. To tyle, aby zachować obieg wody chłodzący reaktor i zapobiegający przegrzaniu. Jego zdaniem ryzyko jest nieznaczne. Niestety tej nocy nie było w dyspozytorni nikogo, kogo Diatłow uważałby za równego sobie. Nie było nikogo, kto by mu dorównywał charakterem albo posiadał równe kwalifikacje zawodowe. Z kim by się liczył? Reaktory się nie mylą, tylko ludzie się mylą. Do roboty! Diatłow nie jest jednak człowiekiem z gruntu nieodpowiedzialnym. Jest raczej produktem systemu komunistycznego, który go wychował i awansował. Urodził się jako syn rybaka na Syberii i w wieku 14 lat uciekł z domu. Pokonał wiele trudności, wspinając się po szczeblach kariery inżyniera. To człowiek partii, który stara się trzymać przepisów. Ale wie zarazem, że w energetyce atomowej reguły często nie przystają do rzeczywistości. Aby osiągnąć cel, trzeba niejednokrotnie iść na skróty i improwizować. Ograniczenie mocy doprowadziło do jej zbyt szybkiej utraty. Co tam u ciebie? Co się dzieje? No. Moc nadal spada. Coś ty narobił, idioto! Pozwoliłeś mocy spaść za nisko! Co za niekompetentny dureń! Pomóż mu! Tylko się nie denerwuj, Lonia. W porządku. Zaczniemy wszystko od nowa. O 1,5 kilometra od Czernobyla leży senne miasteczko Pripiat. Wszyscy mieszkańcy to pracownicy elektrowni. Choć sobie z tego nie zdają sprawy, o ich losach zadecydują wydarzenia rozgrywające się w dyspozytorni numer 4. Wśród nich głęboko uśpiony Nikołaj Fomin, główny inżynier Czernobyla. To on wydał dyrektywę, by przeprowadzić test bezpieczeństwa. Kilkaset metrów dalej dwuletni synek Kirył nie daje spać Nataszy Jówczenko. Ze swego okna Natasza widzi światła elektrowni atomowej, gdzie jej mąż, inżynier Sasza Jówczenko, pracuje właśnie na zwykłej nocnej zmianie. Idąc przez kilometrowej długości halę turbin, Sasza nie myśli o pracy, lecz o nadchodzących wolnych dniach z okazji 1 maja. Niedaleko Pripiat i mam świetne miejsce na ryby. Ostatnio złapałem takiego kolosa. Dobra, dobra, akurat. Czym to ten wieczór odliczył się? Znaczy, nie tak jak zwykle. Coś jakby się czuło tej nocy. Coś dziwnego. Nie wiem dlaczego, ale ubrałem się w najlepsze rzeczy. Pogoda była piękna, bardzo ciepło jak na wiosnę. Poszedłem do pracy w doskonałym nastroju. Ale żona mi mówiła, że nasz synek, Kirył, przez całą noc płakał i nie zmrużyła oka. Ryba dużo maleńka. O, coś rybki dzisiaj, bardzo maleńkie. Inni też nie śpią. Wśród nich dwaj wędkarze. Jeden konserwator z Czernobyla łowi ryby zwabione przez ciepłą wodę z chłodnic elektrowni. Za 21 pierwsza. Nowy problem rozprasza uwagę coraz bardziej nerwowych operatorów. Wyłącz ten skowyt! Robi się mocno za mało wody w bębnach separatora. Trzymaj to pod kontrolą.
Starszy inżynier kontroli bloku, Borys Stolarczuk, nadzoruje przepływ wody przez reaktor. Dla niego taki alarm to nic nowego. Co do poziomu wody w bębnach separatora, to przy niskiej mocy zawsze z tym był kłopot. Wszyscy operatorzy o tym wiedzieli, więc i wtedy nie czułem strachu. Za 22 pierwsza. Reaktor stanął na amen. Dyatłow podejmuje fatalną decyzję. Zatrzymałeś reaktor, głuptaku! Dawaj, dawaj! Więcej mocy, już! Wyciągaj pręty kontrolne, raz, dwa! Żeby podnieść moc po 12.30, zmiana musiała wyciągnąć wszystkie pręty kontrolne z reaktora. Wszystkie pręty kontrolne to tak jakby odbezpieczyć rewolwer. Pręty kontrolne działają na reaktor atomowy jak pedał gazu i hamulec. Poniżej 17-metrowej pokrywy reaktora 1661 prętów paliwowych wypełnionych uranem sięga w dół do rdzenia reaktora. Proces rozbijania atomów uranu wyzwala ogromne ilości ciepła z prętów paliwowych, zmieniając wodę w parę. Para napędza gigantyczne turbiny generujące prąd elektryczny. Aby tę moc kontrolować, po całym rdzeniu rozmieszczonych jest 211 prętów kontrolnych z borem. Ich uniesienie wzmaga moc reaktora. Jeśli się je całkiem wyjmie, traci się zdolność hamowania. A Dyatłow każe swoim ludziom zrobić dokładnie coś takiego. Natychmiast wyciągnąć pręty kontrolne! Przepraszam, ale czy nie powinniśmy zamknąć reaktora? Tak mi mówili na szkoleniu. Tak, to absolutnie prawda. Jak wyciągniemy pręty kontrolne, będziemy jeszcze mniej panować nad reaktorem. A przecież już jest niestabilny. Dość tych opóźnień przez takich kretynów jak wy. Ta próba odbędzie się dzisiaj. A co do ciebie? Jak nie chcesz albo nie umiesz wykonywać poleceń, to możesz już nigdy nie mieć takich problemów. Zrozumiano? Zjeżdżaj! Tregub, przejmij od niego. Zaczynamy. Ostrożnie. Rewolta się nie powiodła. Tregub i Jakimow uaktywniają reaktor. Po 5 minutach moc ponownie wzrasta. Dyatłow ma, czego chciał. Udało mi się podnieść z powrotem moc pod 160 MW. No w porządku. Przekaż kontrolę Toptunowowi. No, Lonia, dalej. Ale zostań przy nim. Załoga dyspozytorni ma powody, żeby posłusznie słuchać rozkazów. Praca inżyniera atomisty to prestiż i dobra płaca. Wraz z rodzinami mieszkają w fabrycznym mieście Prypiać. Dobre zaopatrzenie w sklepach, nowa szkoła, park rozrywki. Nikt nie chciał stracić pracy, bo to by oznaczało utratę służbowego mieszkania w Prypiati i przeprowadzkę gdzieś indziej. Kto wie, może gdzieś na deskami zabitą Syberię. Strach przed utratą posady. To dlatego nie wystąpili ostrzej, kiedy się zorientowali, że robią coś potencjalnie bardzo groźnego. Za 8 pierwsza. Kolejny alarm. W separatorach znów jest za mało wody. No to się tym zajmij, co dziecko jesteś. Nikt poza dyspozytornią nie wie o sporze, jaki tam się toczy. Dla innych pracowników, jak Sasza Jówczenko, to zwykła noc, jak każda inna. Nie było żadnych szczególnych zadań dla naszej zmiany. To była moja druga noc i wszyscy myśleliśmy, że reaktor został zamknięty. Myślałem, że zrobili próbę na poprzedniej zmianie.
poza elektrownią panuje nocny spokój. Trzy minuty po pierwszej. Po nieudanym buncie spokój powrócił również do dyspozytorni. Doszliśmy do 200 MW. Załoga uzyskała poziom mocy, na którym zastępca naczelnego inżyniera Diatłow chce rozpocząć test. Mamy z powrotem 200 MW. No to zaczynaj przygotowania. Według przepisów próba miała się odbyć przy 700 MW. Jeśli nalegacie, żebyśmy to zrobili przy 200 MW, to zapiszcie to proszę w logu, że to jest wasze polecenie. Słuchaj, coś ci powiem. Jako zastępca głównego inżyniera mam prawo zmienić parametry testu. I użyję tego prawa. I próba się odbędzie. W stacji pomp mechanika Walerego Chodemczuka odwiedza kolega, mistrz Walery Pierewaczenko. Chodemczukowi zostało niecałe 20 minut życia. Myślałem, że dzisiaj nie przyjdziesz. Nie, specjalnie wróciłem z Kijowa. I co, sprzedałeś auto? Przyklepałem umowę. No to gratulacje. Już po Moskwiczu. Teraz będę się rozbijał Żyguli. Może sobie nawet do tego kupię dżinsy? No, na razie. Następny punkt obchodu Pierawaczenki to konserwatornia i Sasza Jówczenko. Niewinna prośba zawiedzie ich ponownie do stacji pomp w pobliżu rdzenia reaktora. Sasza, trzeba mi trochę zielonej farby. A po co? Żeby pomalować rury w stacji pomp. No to chodź, mam w magazynku. Ten facet nic się nie zna na rybach. Zupełnie jak ty. Niski poziom wody raz po raz włącza alarm, ale żaden z inżynierów nadal nie wierzy w możliwość poważnej awarii. Dla szefa Nikołaja Fomina to po prostu nie do pomyślenia. Fomin skończył kurs korespondencyjny inżynierii nuklearnej, ale nie był bynajmniej ekspertem w tej dziedzinie. Awansował głównie ze względu na swoją pozycję sekretarza partii. W przeciwieństwie do Diatłowa, który wiedział, że w tych reaktorach drzemie niebezpieczeństwo, Fomin wierzył wszystkiemu, co wyczytał. A kiedy stawało pytanie o zagrożenia, mawiał, szansa awarii jest absolutnie minimalna, mniej więcej taka, jak że cię trafi meteoryt. Nawet wyczulony na sprawy bezpieczeństwa Aleksander Akimow, który rozumie tę technologię, ocenia szansę wypadku w Czernobylu jak 1 na 10 milionów. Ale Akimow i jego koledzy nie znają reaktora aż tak dobrze, jak im się zdaje. Są ofiarami wieloletnich zafałszowań i zaniedbań. Jeden z naszych celów to doskonalenie kadr elektrowni przyszłości. Od lat 60. jednym z kluczowych celów reżimu komunistycznego była rozbudowa energetyki nuklearnej. Nic nie miało prawa temu przeszkadzać. Nawet KGB. Te niedawno ujawnione dokumenty KGB dowodzą, że między 1979 a 86 rokiem władze ignorowały wiele ostrzeżeń o błędach w projekcie w Czernobylu. Dyrektor Czernobyla Wiktor Bukanow i jego zastępca gnali z szybkim rozruchem reaktora numer 4, żeby wraz z szefami partii zarobić na wysokie premie. Bezpieczeństwo grało dalszą rolę. Bukanow jako dyrektor całej elektrowni głowił się stale, jak dotrzymać terminu budowy reaktorów. Na przykład dach nad reaktorami miał być z materiałów ogniodpornych, ale tych materiałów nie było, a dach być musiał. Więc użył materiałów palnych. Wypadki były częste, ale nie nagłaśniane.
Nawet próba, którą prowadzono tej nocy, powinna się była odbyć przed oddaniem do użytku reaktora numer 4. Teraz w Czernobylu dojrzewa bilans tych wszystkich zaniedbań. W rdzeniu reaktora dzieje się coś śmiertelnie groźnego, ale w dyspozytorni nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Nieliczne pozostałe jeszcze w reaktorze pręty kontrolne z borem są tylko częściowo wsunięte od góry. Na spodzie rdzenia, gdzie nie zawsze sięgają czujniki, narasta temperatura. Reaktor stał się niewidzialną bombą zegarową. Po pierwszej. Wraz ze wzrostem ciśnienia w czernobylskim reaktorze numer 4 rośnie napięcie nerwowe człowieka, który odpowiada za wydarzenia tej nocy. Zastępcy naczelnego inżyniera Anatolija Diatłowa. Diatłow jest zdecydowany przeprowadzić test bezpieczeństwa pomimo opozycji w dyspozytorni. Jednym z powodów mogą być rozgrywki w elektrowni. Diatłow ma kłopoty w zakładowej komórce partyjnej za chamstwo wobec pracowników. Jego szefa Nikołaja Fomina czeka awans. Sukces testu może sprawić, że Diatłow wskoczy na jego posadę i nie będzie się musiał użerać z ludźmi z produkcji. Ale Diatłow ma też ciemniejszy, osobisty sekret. Jeszcze w latach 60. pracował na Syberii, montując reaktory w okrętach podwodnych. Doszło tam do wypadku nuklearnego. Dochodzenie wykazało, że był to wynik działań Diatłowa, chociaż uznano, że to nie on zawinił. Diatłow otrzymał 200 remów napromieniowania, 3 razy więcej niż statystyczną dawkę życiową. Wkrótce po tym wypadku jego syn zmarł na białaczkę. Chorobę, która u dzieci jest najczęściej wynikiem napromieniowania. Podobno po tej tragedii się zmienił. Zrobił się bardziej gorliwy, uparty. Tej nocy jego wola zmierzyła się z tą samą siłą, która zapewne zabrała mu dziecko. Pierwsza 17. Niecałe 6 minut do próby bezpieczeństwa. Diatłow jest pewien siebie. Przy 200 MW nie zużyjemy wiele wody, więc jeśli trzeba, będziemy mogli powtórzyć próbę. Ale nikt przed nami takiego testu nie robił. No to my go zrobimy. Tymczasem na dnie rdzenia reaktora nadal wzbiera żar. Jeszcze 2 minuty. Pośpieszcie się, pośpieszcie. Poza dyspozytornią zwykła praca, pogaduszki. Nie wiem, jakim cudem Fomin został szefem elektrowni atomowej. Przyszedł z energetyki. To dlatego gada, że elektrownia atomowa to jak zwykły elektryczny czajnik, aby włączyć i przypilnować. A ty widziałeś kiedy komara? No. To sobie możesz wyobrazić, jak on cienko sika. Taka sama cienka jest linia partii i musisz na niej tańczyć tak jak na linie, żeby się utrzymać. Ty byś potrafił? Jak nie, to się nie paj w politykę, bo cię potną komary, ale na Sybirze. Tak? No, zgasz peta, żona dzwoni. Tak. Dobra, zaraz tam będę. No, podtrzymaj. Skończę jak wrócę. Diatłow mnie pilnie wzywa. Pilnuj się, bo on cię utnie. Żeby się dostać do dyspozytorni, Pierewaczenko musi przejść koło reaktora. No, jeśli wreszcie jesteście gotowi, to może byśmy zaczęli test. Zapisujcie wszystkie parametry próby turbogeneratora. Zaraz zaczynamy.
Naprawdę masz rację, fajnie mieć dzieci. Może i fajnie, ale dla mnie za wcześnie. Nawet jeszcze o tym nie myślę. A my myślimy o drugim. A my o drugim. Второго już думаем. Включить два резервных насоса. Włącz dwie pompy rezerwowe. Pompy rezerwowe włączone. No dobrze, Aleksandrze Fiodorowiczu, zacznijmy próbę. Test zamknie dopływ energii do potężnych turbin, które przejdą na wolne obroty. Włączą się zaraz rezerwowe generatory dieslowskie, ale to zajmie 40 sekund. Pytanie, jak zwalniające turbiny poradzą sobie z utrzymaniem pracy pomp, zanim nie zaskoczą generatory dieslowskie. Bez obiegu wody reaktor może się przepalić, jak olbrzymi czajnik włączony bez wody. Ale dla Dyatłowa, który nic nie wie o już rozżarzonym ognisku, takie ryzyko pozostaje w sferze czystej teorii. Dopływ mocy do turbiny odcięty. W miarę jak turbiny zwalniają, pompy tłoczą coraz mniej wody przez rdzenie reaktora. Powstaje coraz więcej i więcej pary z coraz mniejszej ilości wody. W niewidzialnym ognisku w rdzeniu z każdą sekundą rośnie ciśnienie pary. A w miarę narastania ciśnienia para rozszerza się do stacji pomp. Perewaczenko wchodzi do wielkiej hali nad reaktorem i widzi coś, czego dotąd ludzkie oczy nie oglądały. Ciśnienie pary wewnątrz rdzenia wysadza z pokrywy 350-kilogramowe głowice prętów paliwowych. Ale co pokazują manometry? Patrzcie, co się dzieje! Ludzie! Patrzcie, co tam się dzieje! Trzeba uruchomić AZ-5. Mamy skok mocy. Włączam AZ-5, żeby obniżyć moc. Włącznik AZ-5 automatycznie opuszcza pręty kontrolne z borem, żeby obniżyć moc. Ale ma to fatalny, nieprzewidziany efekt. Pręty z borem mają grafitowe zakończenia i w tej krótkiej chwili, kiedy wchodzą do wnętrza reaktora, grafit jeszcze uderzeniowo zwiększa moc, zamiast ją obniżyć. Między wciśnięciem guzika AZ-5 a eksplozją moc skoczyła nie dwu albo trzykrotnie, ale kilkaset razy. Akimow, co tu się dzieje? Akimow! To nie my, to może u Stolarczuka.
Это у Столярчука! Мод все подвоя с каждым секундом. То невозможно. Есть уж 320 мегаваттов. Наконец-то! Высадзай головицу с покрывы реактора! Хлопаки! Хлопаки! Люди! Хочем дома. Котик. Интересно. А кто играет в шкафу? Никита играет. Ciśnienia pary w ognisku reaktora nie da się już opanować. Rozrywa 50 kanałów prętów kontrolnych i paliwowych. Moc skacze, zmieniając cały reaktor w gigantyczny szybkowar o sile wulkanu. A to co było? A ja wiem. Wybuch jakiś. Куда делся свет? Нет. Что случилось? Пропало питание. Это что? Это у тебя давай опять. Что происходит? Посмотри немедленно. Куда смотри? Сбегай к Столярчуку. Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Po pierwszej eksplozji myślałem, że to był hydrauliczny wybuch w diaratorach. Chciałem przełączyć na awaryjną regulację, ale wtedy nastąpił drugi wybuch. Kilka sekund po pierwszym wybuchu usłyszeliśmy drugą potworną eksplozję. Nie wiedziałem, co to było. Poczuliśmy uderzenie fali powietrza. Wysadziła drzwi. Wysadzona 500-tonowa pokrywa pozwala reaktorowi zassać do środka powietrze. Reaktor zmienia się w pochodnię. Wybuch wyrzuca w atmosferę 50 ton paliwa nuklearnego. 10 razy tyle, co w Hiroshimie. Po całej elektrowni rozsiewa 700 ton radioaktywnego grafitu. Chmura pyłu wdziera się do dyspozytorni. Czuć dziwny zapach. Wyzwolone z rdzenia gazy pozostawiają w ustach metaliczny smak, jak ozon po burzy. To zapach śmierci. Pył zawiera niewidoczne dla oka zabójcze promieniowanie. Operatorzy w dyspozytorni są na tyle daleko od rdzenia reaktora, aby przeżyć eksplozję. Ale część wolałaby jej nie przeżyć. Wielu spalonych od środka przez promieniowanie czekają długie dni, tygodnie, a nawet lata agonii. Co вот мне особенно бросилось, так сказать, в глаза. У меня всё-таки там, ну, вы понимаете, да? Стало же coś niesamowitego. Zobaczyłem kątem oka, jak betonowa ściana metrowej grubości wygina się. Jakby była z gumy, o tak. Natychmiast zrobiło się ciemno. Pogasły światła, wszędzie wdarła się para. Pył, para, ciemności. I okropny, syczący hałas. Zwuk, wiecie, szypit wszystko kругом. Co to było? Może wojna? Wracam na swoje stanowisko. Nie wiedziałem, co się stało. Myślałem, że to trzęsienie ziemi albo może wojna. Nie przyszło mi nawet przez myśl, że to reaktor.
są ludzie. Pomóż im. No to był mój operator, Wiktor Dektorenko. To był mój operator, Wiktor Dektorenko. Poznałem go tylko po głosie, bo miał spaloną twarz. Cały był we krwi. I w krwi, i w tym... To jest odzież była już nie biała, a można powiedzieć czarna. Вот. А он мне сказал, значит, он ещё Виктор был надал в шоку, але мне powiedział, że był blisko pomp razem z Rusenowskim, drugim operatorem pomp. Они были вместе с Геной Русановским, это второй оператор ГЦ. И же он там został. Że trzeba mu pomóc. Валерий. Ну его всего трясло, знаете. Kiedy do niego dotarłem, cały się trząsł. Wiecie, jak to człowiek w szoku. Pokazał mi tylko rękami i powiedział: mnie nic nie jest. Pomóż Chodemczukowi. Jest w stacji pomp. A tam co tam ruiny. Ale co tam zastałem? Zobaczyłem tylko ruiny. Jeśli tam był, to go pogrzebało pod filarami. Tam pogrzebałem pod tymi. Pod obłówkami. Zamiast sufitu było tylko niebo. Niebo pełne gwiazd. Halo, czy to straż pożarna? Tak, co się pali? Doszło do eksplozji między reaktorami numer 3 i 4. Są tam jacyś ludzie? Tak, ogłaszam alarm. Zawiadamiam wszystkie remizy straży pożarnej. Leonidzie Aleksiejewiczu? Tak. Halo 353, pali się dach reaktora numer 4 w Czarnobylu. O mój Boże. O trzeciej nad ranem wymiotowałem na całego. To były pierwsze objawy choroby popromiennej. O szóstej nie miałem nawet siły dojść do punktu pierwszej pomocy. Przynieśli mnie, wsadzili do karetki i odwieźli do szpitala. Sasza Jówczenko przeżyje, ale inni umierają. Promieniowanie wydostaje się z reaktora i rozwiewa nad Białorusią i dalej ku sercu Europy. Prawdziwy koszmar dopiero jednak nastąpi. Rankiem 26 kwietnia KGB sfilmowało krajobraz po najgorszym wypadku nuklearnym w historii. Ktoś, kto kręcił ten odtajniony film, przyjął ogromną dawkę promieniowania radioaktywnego. Nazajutrz mieszkańcy Prypiati usłyszeli oficjalnie o najgorszym. Uwaga, uwaga! W elektrowni atomowej w Czernobylu wystąpiła niekorzystna sytuacja promieniotwórcza. W ramach tymczasowych środków zapobiegawczych zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców miasta Prypiat i okolic. Począwszy od godziny 14 dzisiaj, 27 kwietnia. Następnej nocy zabrali mnie samolotem do Moskwy. Lekarze wybrali pierwszą grupę. Z tych, którzy polecieli ze mną, ocalało tylko 5 osób. A moją rodzinę ewakuowano wraz z całym miastem. Ewakuacja wszystkich 135 tysięcy mieszkańców zabrała cały tydzień. Poziom promieniowania był tak wysoki, że wypalił nawet ten film. Wprowadzono 30-kilometrową strefę zamkniętą. Strefę zastygłą w czasie, jak nowożytne Pompeje. Do
walki z promieniowaniem sprowadzono ponad 600 tysięcy mężczyzn i kobiet. Pracowali w piekielnych, często chaotycznych warunkach z ogromną odwagą, aby zapewnić bezpieczeństwo reszcie świata. Wielu nie miało żadnej odzieży ochronnej. Wszystko, czego dotykali, przepalało promieniowanie. Zatruta chmura rozszerzyła się poza granicę, po znacznych połaciach półkuli północnej. Zmyty deszczem na ziemię radioaktywny pył żyje nadal w roślinach, zwierzętach i ludziach. W samym ZSRR, w czasach zmian i głasności, katastrofa miała ogromny efekt polityczny. Wszyscy wiecie, że doszło niedawno do tragedii, do wypadku w elektrowni nuklearnej w Czarnobylu. Myślę, że symbolicznie, ale też w bardzo realny sposób Czarnobyl stał się początkiem końca Związku Radzieckiego. Myślę, że w wymiarze symbolicznym to stopienie się i wybuch zostały wywołane przez sprzeczności wbudowane w system radziecki. I jest to dobry paradygmat, można powiedzieć symbol tego, co miało dopiero nastąpić. Śmiertelne żniwo Czernobyla, choć przerażające, okazało się mniejsze niż początkowo się obawiano. Naukowcy zgadzają się, że w ciągu 70 lat katastrofa spowoduje około 10 tysięcy zachorowań na raka w Rosji i około 25 tysięcy na całym świecie. Jak dotąd jedyny udokumentowany wzrost chorób to rak tarczycy u dzieci. Najbardziej widoczny jest koszt tragedii w życiu indywidualnych osób. Wędkarze spędzili noc patrząc, jak strażacy walczą z radioaktywnym pożarem, aż poczuli się źle. W ciągu kilku godzin poczerniała im skóra. Nuklearna opalenizna, zwiastun śmierci. Trzydziestu pracowników i strażaków zmarło na skutek ostrego zatrucia radioaktywnego. No, ja myślałem, że ty dzisiaj nie przyjdziesz. A nie, specjalnie wróciłem z Kijowa. Walery Chodemczuk wyparował podczas eksplozji na swoim stanowisku w stacji pomp. Walery Pierywaczenko zmarł po 6 tygodniach, poparzony przez promieniowanie, gdy szukał swego przyjaciela, Chodemczuka. Aleksander Akimow zmarł 15 dni po wybuchu na zatrucie radioaktywne. Dopóki żył, powtarzał: zrobiłem wszystko jak trzeba, nie rozumiem, jak to się stało. Leonid Toptunow zmarł 3 dni po Akimowie. On również po grób bronił swej niewinności, mówiąc, że zrobił, co tylko mógł. Naczelny inżynier Czernobyla, Nikołaj Fomin, dostał 10 lat ciężkich robót. Ale wkrótce wyszedł na wolność na skutek załamania psychicznego. Podobno teraz dryfuje między przytomnością a chorobą. Cud sprawił, że Sasza Jówczenko ocalał, tak jak jego żona Natasza i syn Kirył. Ale tamta noc tkwi nadal w jego pamięci i organizmie. Ja było zrobione 15 raz po przesadki kurzy. W pierwszym roku przeszedłem 15 przeszczepów skóry. Na początku nie widać było oparzeń. Pokazały się tutaj, w Moskwie, w szpitalu. Dojrzały. Kiedy byłem na oddziale rekonwalescencji, zczerniała mi cała skóra. Jak ze mnie zdejmowali prześcieradła, skóra się ze mnie łuszczyła jak proszek z fotokopiarki. Teraz muszę na siebie uważać. Mogę na przykład prowadzić auto, ale nie mogę przy nim majstrować. Nie wolno mi dotykać benzyny i oleju. Rany nie chcą się długo goić. Krew nie krzepnie jak należy. Są jeszcze inne objawy, ale człowiek się przyzwyczaja, jakoś się z tym żyje. Nie ma rady. Anatolij Diatłow otrzymał ogromną dawkę promieniowania, 390 remów. Ale nawet ta pięciokrotna dawka życiowa nie zabiła go.
Żył do 1995 roku, kiedy zmarł na atak serca. Diatłow odsiedział 4 lata ze swego wyroku 10 lat i w niezwykłym wywiadzie udzielonym na krótko przed śmiercią obstawał, że w bitwie między nim a reaktorem wina leży tylko po jednej stronie. Reaktor był niegodnym do eksploatacji. Reaktor nie powinien być oddany do użytku. Prawdziwa wina leży po stronie zarządu energii atomowej. I nikiedy. Z takim bukietem. Brak właściwej dokumentacji w miejscu i w czasie, kiedy była potrzebna, sprawił, że wybuch reaktora był nie do uniknięcia. Reaktor poszedł prosto na zatracenie. On ciotkim soldackim szlagom szedł w zrywu.